Dzień dobry, witajcie moi kochani. Dzisiaj jest 6 grudnia 2018 roku. Witam Was serdecznie. Na moim zegarku jest po godzinie 18:30, czyli czas na poczytajki. Dokładnie, czas na poczytajki. Bardzo się cieszę, że postanowiliście dzisiaj być ze mną. Witam Adama. Mam nadzieję, że jest przy Tobie Emilka i całe stado różnych puchatków i że z chęcią posłuchacie, co mam dzisiaj Wam do opowiedzenia i do przeczytania. Moi drodzy, dzisiaj 6 grudnia, wspomnienie świętego Mikołaja i powiem Wam, że nie chodzi o tego Mikołaja, którego większość z Was kojarzy. Czyli nie o tego pana z taką długą, gęstą, białą brodą, w czerwonej czapie z futrem i w długim płaszczu, w czarnych butach z czarnym paskiem, który nosi na plecach wielki wór z prezentami. Nie, nie. To nie ten święty Mikołaj. Dzisiaj wspominamy świętego Mikołaja, czyli biskupa Miry. Biskup Miry, który żył bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, bo już Wam mówię dokładnie, około 350 roku zmarł, czyli to było 350 lat po pojawieniu się na ziemi Jezusa. Czyli bardzo, 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 bardzo dawno temu. Mówimy, że jest to pierwszy wiek naszej ery. O tym na pewno starsze dzieci będą się uczyć, będą się dowiadywać jeszcze w szkole, ale witaj Aneto, bardzo się cieszę, że jesteś. Chciałam Wam troszkę jeszcze opowiedzieć o Mikołaju. Pisałam już w dzisiejszym poście, zapraszając Was na poczytajki, że ten Mikołaj, którego wspomnienie dzisiaj obchodzimy, to był biskup. Wówczas biskupi chodzili w takich długich płaszczach do samej ziemi i biskupi wyglądali też zupełnie inaczej niż zwykli księża, dlatego że mieli na sobie też tiarę. Tiara to jest taki rodzaj bardzo wysokiej i zdobnej czapki. Ja zobaczę, czy może mam tutaj jakiś obrazek. Akurat święty Mikołaj na tym obrazku, który mam, Mirę ma nie na głowie, tylko obok swoich stóp. Nie wiem, czy cokolwiek będziecie widzieć. O, już się chyba światło nie odbija. Tu jest mitra. Mitra, czyli ta wysoka czapka, którą Mikołaj z reguły nosił na głowie. Jak widzicie, jest też długi płaszcz, o którym mówiłam. Właściwie skąd te podarki? Dlaczego 6 grudnia, czyli we wspomnienie świętego Mikołaja, obdarowujemy się drobnymi prezentami? Najczęściej to między sobą dajemy sobie malutkie prezenty. Właśnie na świętego Mikołaja. Święty Mikołaj, oprócz tego, że jest patronem marynarzy, o czym mówi się nie tylko w Kościele katolickim, ale także, a może nawet bardziej, jako patron marynarzy jest czczony przez Kościół prawosławny i grekokatolicki. U nas w katolicyzmie głównie kojarzy się z dobroczynnością, z pomocą ubogim i właśnie z prezentami.
Jedna z legend, która jest związana z postacią świętego Mikołaja, mówi o tym, że któregoś razu Mikołaj chodził po Mirze, czyli po mieście, którego był biskupem, i zauważył jedną z biednych rodzin tego miasta, która nie mogła sobie pozwolić na różne przyjemności, na różne dobroci, bo po prostu nie miała na to pieniędzy. Ta rodzina, mama i tata, mieli troje dzieci. Niestety nie było ich stać na to, żeby przygotować dla nich podarki. Święty Mikołaj wpadł na pomysł, że skoro on ma wystarczająco pieniędzy, by pomóc innym ludziom, to przygotuje także prezenty dla tych trojga dzieci, o których bardzo się cieszę, Adamie, że już jesteście. Mam nadzieję, że to nie jest żaden problem z filmem tym razem i dobrze mnie słychać i dobrze mnie widać. A ja, kochani, opowiadam o świętym Mikołaju. Święty Mikołaj usłyszał o biednych ludziach, którzy nie mieli pieniędzy na podarowanie drobnych prezentów swoim dzieciom. I posłuchajcie, pewnej nocy przyszedł pod dom tych ludzi i ukradkiem, po cichutku zostawił prezenty dla dzieci. Prawdopodobnie ktoś go gdzieś widział na ulicy, bo później po całym miasteczku rozeszła się wieść, że to właśnie biskup Mikołaj, święty Mikołaj, dał te prezenty dzieciom. Bardzo się cieszymy, że to właśnie święty Mikołaj, czyli patron osób ubogich, patron dobroczynności, ale również patron marynarzy, jak już wcześniej wspomniałam, jest patronem dzisiejszego dnia i jest to dla wielu z nas dzień świąteczny, dzień wyjątkowy, bo wtedy dajemy sobie prezenciki, cieszymy się z tego, że możemy zrobić komuś prezent, a także cieszymy się z tego, że możemy dla kogoś prezent przygotować. W niektórych miejscach naszego kraju, w niektórych miejscach Polski, także w dzień Bożego Narodzenia przychodzi Mikołaj. W Wielkopolsce, szczególnie w Poznaniu, skąd ja pochodzę, gdzie mieści się pomysłowy kufer i gdzie mieszka ciocia Hania, czyli ja, mówimy, że w okresie Bożego Narodzenia przychodzi gwiazdor. Gwiazdor to jest ta osoba, która przynosi te prezenty, które znajdujemy po Wigilii, w dzień Bożego Narodzenia pod choinką. Dlaczego gwiazdor? Gwiazdor dlatego, że jest związany z pierwszą gwiazdką, na którą czekamy. Ale w niektórych miejscach naszego kraju z prezentami pod choinkę przychodzi Mikołaj. Wiem, że przychodzi też samo dzieciątko Jezus. Prawdopodobnie na wschodzie, jeżeli dobrze pamiętam, na wschodzie Polski przychodzi również Dziadek Mróz. Niezależnie od tego, kto przyniesie Wam prezenty, życzę Wam, aby przede wszystkim prezentem był wspólnie spędzony czas i radość z tego, że możemy komuś coś dać i że coś od kogoś otrzymamy. Bo to jest najważniejsze. To są najpiękniejsze prezenty i najpiękniejsze dary, jakie możemy dla siebie
nawzajem mieć. A teraz, moi drodzy, pora już na konkretne poczytajki. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed nami poczytajka. Czytamy dalej przygody doktora Dolittle. Ostatnio naszego doktora i zwierzęta, które zabrał ze sobą z Anglii, zostawiliśmy w krainie małp, gdzie doktor leczył całe stado małp. No i udało mu się również namówić inne zwierzęta do pomocy przy chorych małpach. Posłuchajcie, co było dalej. Rozdział 9. Narada małp. Małpka Cici stała przed drzwiami doktora, pilnując, by nikt mu nie przeszkadzał, dopóki się nie obudzi. Gdy już to się stało, doktor poinformował małpy, że teraz musi wracać do Puddleby. Zdziwiło je to niepomiernie, ponieważ sądziły, że zamierza zostać z nimi już na stałe. I wtedy wstał wódz szympansów i powiedział: „Dlaczego ten zacny człowiek nas opuszcza? Czy nie czuje się szczęśliwy w naszym towarzystwie?” Ale nikt w Radzie Małp nie znał na to pytanie odpowiedzi. Następnie wstał wielki goryl i rzekł: „Myślę, że wszyscy powinniśmy iść do niego i poprosić, żeby został. Być może, jeśli postawimy mu nowy dom z większym łóżkiem i obiecamy mnóstwo małpich służących, którzy będą u niego pracowali i sprawiali, że jego życie będzie łatwiejsze, być może wówczas nie zechce nas opuszczać”. Później wstała Cici i rozległy się szepty. „Uwaga! Za chwilę wypowie się wielki podróżnik, Cici!” I Cici powiedziała do zgromadzonych małp: „Przyjaciele, obawiam się, że proszenie doktora, by tutaj został, nic nie da. On jest winien pieniądze w Puddleby i mówi, że musi tam wrócić, by je oddać”. Na co małpy spytały: „A co to są pieniądze?” Wtedy Cici powiedziała im, że na ziemi białych ludzi nie można nic dostać bez pieniędzy, że w zasadzie nie da się żyć bez pieniędzy. Na to rozległy się głosy: „Ale czy nie można nawet jeść i pić bez pieniędzy?” Cici potrząsnęła przecząco głową, a następnie powiedziała, że kiedy występowała razem z kataryniarzem, to musiała prosić dzieci o pieniądze. A wódz szympansów zwrócił się do najstarszego orangutana i powiedział: „Kuzynie, ci ludzie to na pewno straszne dziwolągi. Kto chciałby mieszkać w takiej krainie? Mój Boże, czyż to nie jest śmieszne?” Wtedy Cici odpowiedziała: „Kiedy wybieraliśmy się do was i nie mieliśmy statku, którym można by przeprawić się przez morze, ani pieniędzy, by kupić jedzenie na tę podróż, udało nam się pożyczyć od jednego sklepikarza trochę sucharów, ale obiecaliśmy mu zapłacić, kiedy wrócimy. Od pewnego marynarza pożyczyliśmy statek, który rozbił się o skały u wybrzeży Afryki. Teraz doktor twierdzi, że musi wracać i zwrócić żeglarzowi jakiś inny statek, bo ten człowiek jest biedny i jednostka, którą rozbiliśmy, to jedyna rzecz, jaką on posiadał”. Słysząc to, małpy siedziały na ziemi bez słowa, myśląc intensywnie. W końcu wstał największy pawian i przemówił w te słowa: „Myślę, że nie możemy pozwolić doktorowi, by nas opuścił, dopóki nie damy mu jakiegoś wspaniałego prezentu, który zabierze ze sobą. Przecież musi wiedzieć, jak wdzięczni mu jesteśmy za to, co dla nas zrobił”. A maleńka, ruda małpka, siedząca na czubku palmy, zawołała: „Też tak uważam!” Słysząc to, wszystkie małpy zaczęły krzyczeć jedna przez drugą, czyniąc straszny harmider: „Tak,
tak. Dajmy mój najwspanialszy prezent, jaki kiedykolwiek miał biały człowiek. I zaczęły się zastanawiać i pytać jedna drugą, co by to mogło być. Wtedy któraś zawołała: 50 worków orzechów kokosowych! A inna: 100 kiści bananów! Przynajmniej nie będzie musiał kupować owoców w krainie, gdzie się płaci, by jeść. Ale Cici wyjaśniła im, że wszystkie te rzeczy byłyby za ciężkie, by je transportować tak daleko i na pewno zepsułyby się, zanim połowa z nich zostałaby zjedzona. Jeśli naprawdę chcecie sprawić mu przyjemność, powiedziała, to sprezentujcie mu zwierzę. Możecie mi wierzyć, że doktor będzie je traktować przyjaźnie. Dajcie mu jakieś rzadkie imię. Dajcie mu jakieś rzadkie zwierzę, jakiego nie ma w menażeriach. Na co małpy spytały: a co to są menażerie? Cici wyjaśniła im, że menażerie to takie miejsca w krainie białych ludzi, gdzie zwierzęta trzymane są w klatkach, żeby wszyscy mogli tam przychodzić i je oglądać. Tutaj mała podpowiedź od cioci Hani. Dawniej menażeriami nazywano zoo. Na co małpy nie kryły oburzenia, mówiąc jedna do drugiej: ci ludzie są bezmyślni, jak jakieś dzieci. Głupie i łatwo je rozbawić. A niech to, przecież taka klatka to więzienie. Jednak po namyśle spytały Cici, jakie rzadkie zwierzę mogłoby to być, które dałyby doktorowi. Takie, którego biały człowiek jeszcze nigdy nie widział. Najstarszy z rodu małp szerokonosych spytał: czy oni tam widzieli warana? Ale Cici natychmiast odparła: tak, jest jeden waran w londyńskim zoo. Zaraz inna małpa dorzuciła: a czy mają okapi? Ale Cici odrzekła: tak, w Belgii, dokąd zabrał mnie mój kataryniarz 5 lat temu. Mieli okapi w dużym mieście o nazwie Antwerpia. Ktoś inny spytał: a czy mają tam dwugłowca? Na co Cici odpowiedziała: no nie, żaden biały człowiek nigdy nie widział dwugłowca. To będzie wspaniały prezent. Rozdział 10. Najrzadsze zwierzę na świecie. Dwugłowce już wyginęły. Oznacza to, że ich już nie ma. Ale dawno temu, kiedy żył doktor Dolittle, było ich jeszcze trochę w najgłębszych zakątkach dżungli. Jednak nawet wtedy były bardzo, bardzo rzadkie. Nie miały ogona, za to na każdym z końców znajdowała się głowa z pojedynczym, ostrym rogiem. Były bardzo płochliwe i niezmiernie trudne do złapania. Czarnoskórzy myśliwi chwytają większość swojej zdobyczy, skradając się od tyłu, kiedy ofiara nie patrzy w ich kierunku. Ale tego przecież nie dało się zrobić z dwugłowcem, ponieważ bez względu na to, z której strony starało się go podejść, on zawsze stał twarzą do myśliwego. Witaj, Dario, cieszę się, że jesteś ze mną. A poza tym, nigdy obie jego połowy nie spały równocześnie. Jak jedna spała, to druga czuwała, by tamta mogła spokojnie spać. To właśnie dlatego nikt nigdy ich nie złapał i nigdy nie widziano ich w żadnym zoo. Chociaż niezliczone rzesze połowiaczy zwierząt i najbardziej przebiegłych właścicieli menażerii spędzało lata swego życia na przeszukiwaniu dżungli bez względu na pogodę i porę roku, w nadziei na znalezienie kryjówki dwugłowca. Nigdy nie został schwytany ani jeden okaz.
nawet wówczas, lata temu, był on jedynym zwierzęciem o dwóch głowach. Tak czy owak, małpy wyruszyły w głąb dżungli, by zapolować na to kuriozum. Dopiero gdy przebyły pokaźny szmat drogi, jedna z nich odkryła przedziwne ślady stóp przy brzegu rzeki i od razu małpy zorientowały się, że dwugłowiec musi być gdzieś w pobliżu tego miejsca. Później przeszukiwały teren wzdłuż koryta rzeki, aż natrafiły na miejsce, gdzie trawa była wysoka i bujna i doszły do wniosku, że musi być niedaleko. Chwyciły się więc za ręce i zrobiły wielkie koło wokół wysokiej trawy. Dwugłowiec usłyszał, jak nadchodzą i próbował przedrzeć się przez pierścień małp, ale nie był w stanie. Kiedy uświadomił sobie swoje położenie, kiedy zrozumiał, że daremne są próby ucieczki, usiadł w oczekiwaniu na to, co nastąpi. Małpy spytały go, czy zechce udać się z doktorem do Little i występować na pokazach w krainie białych ludzi. Ale on potrząsnął obiema głowami i odpowiedział: nigdy w życiu! Tłumaczyły mu, że nie będzie zamknięty w menażerii i że chodzi tylko o to, by mogli zobaczyć go ludzie. Powiedziały mu, że doktor jest najzacniejszym człowiekiem pod słońcem, ale że nie ma pieniędzy i że ludzie chętnie zapłacą, by móc zobaczyć dwugłowe zwierzę. I doktor się wzbogaci i będzie mógł zapłacić za statek, który pożyczył, żeby przypłynąć do Afryki. Ale dwugłowiec odpowiedział: w żadnym wypadku. Dobrze wiecie, jaki jestem wstydliwy i nienawidzę, jak ktoś się na mnie gapi. Mówiąc to, był bliski płaczu. Potem przez 3 dni małpy próbowały nakłonić go do zmiany decyzji. Pod koniec 3. dnia powiedział, że pójdzie z nimi, by przekonać się najpierw, jakim człowiekiem jest doktor. Małpy więc udały się w drogę powrotną wraz z dwugłowcem. Cześć Aniu, cieszę się, że jesteś ze mną. A kiedy przybyły do miejsca, w którym stał mały trzcinowy domek doktora, zapukały głośno do drzwi. Puk, puk! Kaczka, która akurat pakowała kufer, powiedziała: proszę chodzić! Chi-Chi wprowadziła triumfalnie zwierzę do środka i pokazała je doktorowi. A cóż to na Boga jest? Spytał John Dolittle, robiąc wielkie oczy na widok nieznanego mu stworzenia. A niech to! Zawołała kaczka. Którą on się drapie głowę, gdy podejmuje trudną decyzję? On nie wygląda mi na takiego, co podejmuje trudne decyzje, warknął pies Jeep. To jest, doktorze, powiedziała Chi-Chi, dwugłowiec, najrzadsze zwierzę w afrykańskiej dżungli. Jedyne na świecie dwugłowe zwierzę. Niech pan go weźmie ze sobą do Anglii. Zarobi pan na nim fortunę. Ludzie zapłacą każde pieniądze, by go zobaczyć. Ależ ja nie potrzebuję żadnych pieniędzy, odparł doktor. Wprost przeciwnie, odpowiedziała kaczka Dabda. Nie pamięta pan, że musimy odkładać, by zebrać na rachunek dla rzeźnika w Paddleby? A jak zechce pan załatwić nowy statek żeglarzowi, o którym pan mówił, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, by go kupić? Zamierzam zrobić mu taki statek, odparł doktor. Niech pan przestanie, odparła kaczka Dabda. Skąd mielibyśmy wziąć całe potrzebne drewno i wszystkie gwoździe, by go zrobić? A poza tym, z czego będziemy żyć? Jak wrócimy, to będziemy biedniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Chi-Chi ma absolutną rację. Niech pan zabierze ze sobą tego pociesznego dziwoląga. W porządku. Być może jest coś w tym, co mówisz, przyznał doktor pod nosem. On na pewno byłby bardzo ciekawym
nowym gatunkiem zwierzaka domowego. Ale czy ten, jak mu tam będzie, chciałby z nami wyjechać za granicę? Tak, pojadę z wami, powiedział dwugłowiec, który natychmiast ujrzał w twarzy doktora człowieka godnego zaufania. Pan okazał tyle serca tutejszym zwierzętom i małpy mówią mi, że jestem jedynym zwierzęciem, które może panu pomóc. Ale musi mi pan obiecać, że jeżeli nie spodoba mi się w krainie białych ludzi, to odeśle mnie pan z powrotem. Oczywiście, oczywiście, odpowiedział doktor. Proszę wybaczyć, ale z pewnością jesteś spokrewniony z rodziną jeleniowatych, nieprawdaż? Zgadza się, odparł dwugłowiec. Z gazelami abisyńskimi i kozicami górskimi z Azji, ze strony matki. Pradziadek mojego ojca był ostatnim z rodu jednorożców. Bardzo ciekawe, mruczał pod nosem doktor i wyciągnął książkę z kufra, który pakowała Dab-Dab i zaczął ją kartkować. Zobaczmy, czy u Bifona jest coś na ten temat. Uwaga, uwaga, przerwa i fragment od wydawcy, który zaraz wam przeczytam. Georges-Louis Leclerc, hrabia Buffon, był francuskim przyrodnikiem i filozofem i współtworzył wielką encyklopedię francuską, w której między innymi opisywał różne rodzaje znanych wówczas, czyli w XVIII wieku różnych zwierząt. A teraz wracamy do naszej opowieści o dwugłowcu. Zauważyłam, powiedziała kaczka, że ty mówisz tylko jednymi ustami. Czy twoja druga głowa nie potrafi mówić? Potrafi, odparł dwugłowiec. Ale tych drugich ust używam głównie do jedzenia. W ten sposób mogę prowadzić rozmowę w trakcie jedzenia, nie będąc przy tym niegrzecznym. Gdy skończyło się pakowanie i wszystko było gotowe do drogi, małpy wydały na cześć doktora wspaniałe przyjęcie, na które przyszły wszystkie zwierzęta z dżungli. Serwowane były ananasy, mango i miód, oraz całe mnóstwo innych pyszności do jedzenia i picia. Na koniec, gdy wszyscy skończyli już jeść, doktor wstał i powiedział: moi przyjaciele, nie należę do ludzi, którzy potrafią wygłaszać kwieciste przemówienia po wieczerzy, a do tego zjadłem za dużo owoców i miodu, ale pragnę wam powiedzieć, że bardzo mi smutno opuszczać wasz piękny kraj. Muszę jednak wrócić do krainy białych ludzi, bo mam tam sprawy do załatwienia. Po tym jak wyjadę, musicie pamiętać, by nigdy nie pozwalać muchom siadać na wasze jedzenie. I nie śpijcie na ziemi, gdy nadchodzi pora deszczowa. Mam nadzieję, że będzie wam się dobrze wiodło po moim wyjeździe. Kiedy doktor skończył przemawiać i usiadł, wszystkie małpy zgotowały mu długą i burzliwą owację. Mówiły między sobą: niech pamięć o nim zostanie utrwalona dla potomnych i o tym, że siedział i jadł z nami tutaj w cieniu tych drzew, bo przecież jest on największym z ludzi. Po tych słowach wielki goryl, który w swych potężnych, włochatych barach miał siłę 7 koni, przyturlał ogromny głaz pod szczyt stołu i rzekł: ten głaz będzie upamiętniać po wszystkie czasy to miejsce. I nawet dzisiaj nadal
Stoi ten głaz w samym sercu dżungli. A małpie, mamy wędrujące przez dżunglę z rodziną, nadal wskazują na dół z gałęzi drzewa i szepczą do swych dzieci. Uwaga! Patrzcie! To tutaj dobry biały człowiek siedział i jadł z nami wieczerze w roku wielkiej zarazy. Później, po skończonym przyjęciu, doktor i jego ekipa ruszyli w drogę powrotną na wybrzeże, a wszystkie małpy odprowadzały ich do granicy krainy, niosąc jego kufer i bagaże, by pomachać mu na pożegnanie. I to jest, moi kochani, koniec dzisiejszej opowieści o doktorze Dolittle. Mam nadzieję, że dzisiejsza historyjka Wam się podobała i że z chęcią posłuchacie, co się działo dalej już za tydzień. Za tydzień ponownie się zobaczymy i będę chciała przeczytać Wam dalsze przygody doktora Dolittle oraz jego zwierząt. A na zakończenie mam dla Was jeszcze wiersz. Wiersz Juliana Tuwima, tego samego poety, tego samego autora, który napisał między innymi Słonia Trąbalskiego oraz Kurę w Areoplanie, które czytaliśmy całkiem niedawno. A dzisiejszy wiersz ma tytuł Skakanka. Żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Prawda? Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała. Prawda? Bo figlować bardzo miło. A bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać. Trudno. Więc gdy cię dorośli straszą, że tak będzie jak z tą naszą kozą, najpierw grzecznie ich wysłuchaj. Potem powiedz im do ucha prozą. A ja znam może 20 innych kuzek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są, i wesołe, i nic im się nie stało, i dalej skaczą. Grunt, żeby się nie bać. Tak skakać, żeby się nic nie stało, bo inaczej co by za życie było, prawda? I skacz, ile ci się podoba. Niech dorośli zobaczą, jak się to robi. Kochani moi, to już koniec. To już koniec naszego spotkania z poczytajkami. Mam nadzieję, że macie odwagę do tego, żeby dobrze się bawić, ale żeby podczas dobrej zabawy nie zrobić sobie krzywdy. Jestem ciekawa, co Święty Mikołaj albo jego pomocnicy przyniósł Wam dzisiaj do butów, pod poduszkę, a może schował w jakieś inne miejsce. Może napiszecie mi w komentarzach, co otrzymaliście, a może macie ochotę narysować. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście się podzielili swoimi podarkami. No, Adam dostał rózgę. No trudno, czasem tak się również dzieje, Adamie. Widocznie nie byłeś zbyt grzeczny. Do zobaczenia za tydzień, moi kochani. Pa, pa. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Do zobaczenia za tydzień, moi drodzy. Pa, pa.